jest kapitan Olgier Szewczyk. Drugim zamykającym, jak również pilotem solo, jest kapitan Dariusz Stańczyk. I oto całe ugrupowanie przelatuje w płaskim zakręcie, aby zaprezentować swoją formację. Drugim lewą skrzydłowym jest kapitan pilot Krzysztof Kidacki. Natomiast po przeciwnej stronie, na prawej skrzydle, znajduje się kapitan pilot Robert Olsen. Już za chwilę zobaczymy efektowne pętle, przewroty, zimmermany w wykonaniu całego zespołu, jak i w wykonaniu solisty. W tej chwili prowadzący zespół wybiera wysokość przez 450 km na godzinę. Zespół rozpoczął pierwszą swoją figurę zwaną pętlą. Formacja, którą oglądamy, to diament. Proszę zwrócić uwagę, jak małe odległości są między poszczególnymi samolotami. Samoloty oddalone są od siebie o niecałe 1,5 metra. No ja pierdolę. Ładnie. W tej chwili zespół wykonuje zakręt w lewo z nawaga wysokości. Za chwilę nastąpi kolejne przegrupowanie. I w tej chwili piloci zmieniają ugrupowanie, które nosi nazwę strzała. Prędkość podczas wykonywania tego manewru wynosi około 350 km na godzinę. Jak już wspomniałem wcześniej, liderem zespołu jest kapitan Dariusz Stachurski. Ukończył on szkołę lotniczą w 1998 roku. W zespole natomiast lata od 2001 roku. Posiada nalot ponad 1700 godzin. Widoczna smuga za samolotami to włączony smugacz solisty, kapitana pilota Dariusza Stańczyka. Prawo skrzydłowym jest major Zbigniew Kosterna. Posiada on nalot 2600 godzin. Jest oblatywaczem pierwszej klasy, a dowisko szkołę Orląt ukończył w 1989 roku. W tej chwili piloci zespołu zmienili ugrupowanie do Concorda. Na lewej pozycji jest porucznik Michał Chmara. W zespole lata od 2 lat, a oficerską szkołę lotniczą skończył w 2006 roku. Posiada nawet 1000 godzin. I oto zespół prezentuje się przed publicznością. Warto zrobić interesujące zdjęcie. Posiada on nawet 2200 godzin, a w zespole lata od początku jego powstania, czyli od 1998 roku. Szkołę lotniczą ukończył w 1989 roku. Spójrzmy w prawo, bo oto solista dynamicznie wykonuje zakręt w stronę lotniska, by za chwilę rozpocząć składanie. Jest tylko na kadłubie. Włączony smugacz, reflektor i już za chwilę rozpocznie swoją figurę. I oto jest, na małej wysokości w locie nożowym. Brawa dla pilota! Spada do około 180 km na godzinę. Pionie samoloty osiągają prędkość około 300 km na godzinę. W dolnym punkcie, tak w tej chwili, przeciążenie wzrasta do wartości około 5. I wykonują kolejną pętlę, z tym, że w pionie odejdzie parasynchro. Parasynchro otworzą kapitan pilot Robert Osys i kapitan pilot Krzysztof Kidacki. Piloci zwalniają miejsce nad lotniskiem, bo tymczasem po lewej stronie u góry w prawym lotowaniu zbliża się solistowa prędkość do ponad 800 km na godzinę.
wykonaniu pętli wykonuje półbeczkę. Za chwilę przestrzeń dla czterech samolotów zwanych rąbem. Tak zwaną sztywną czwórkę tworzą. Kapitan Dariusz Stachulski. Cztery samoloty powojowo rozeszły się w cztery strony świata. Z prawej strony natomiast nadatuje solista wraz z parą cyfr. Figurę, którą prezentują, nosi nazwę Pistolet. Solista w konfiguracji tak do lądowania wykonuje gwałtowne przechylenia ze skrzydła na skrzydło z jednoczesną zmianą wysokości. Dzięki włączonemu smogaczowi figura to jest jeszcze bardziej efektywna. Brawa dla pilota! Jedną drogą beczki. Uwaga! Wykonali 3/4 pętli, a teraz wykonują pół beczki. Cztery samoloty zakończyły pokaz nad lotniskiem, natomiast z lewej strony nadlatuje para. Po wykonaniu pętli piloci wykonają efektowne rozpuszczenie. Każdy w inną stronę i dodatkowo wykonają beczki.